Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie i będziemy próbować tutaj dociskać lożki. Natomiast na samym wstępie pamiętajcie, że już od wczoraj do niedzieli trwa promocja na grzybki 20% na stronie home.syfygame.net z okazji Dnia Jedności Niemiec, więc jeżeli będziecie kupować jakieś grzybki, jakieś pakiety specjalne i tak dalej, to oczywiście używajcie kodu twórcy Neutral przy zakupach, no i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie tego kodu twórcy. Czy to na Instagramie, czy na mailu, czy na Discordzie, gdzie wam tylko wygodnie. Więc mówię, promocja trwa, będzie trwała tak naprawdę 5 dni, bo od środy, od wczoraj do niedzieli. No i oczywiście można się w te grzybki zaopatrzyć, jeżeli komuś tam brakuje, jeżeli ktoś potrzebuje dokupić i tak dalej. Zapraszam serdecznie, pamiętajcie oczywiście o używaniu kodziku. Oprócz tego aktualnie trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie, nagradzana jest aktywność, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto się bawi w te giveawaye, musi subskrybować kanał, także pamiętajcie o tym, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i w zasadzie tyle, tyle z ogłoszeń parafialnych, teraz możemy przechodzić do naszej postaci. Mamy druida i właśnie dzisiaj spróbujemy sobie coś docisnąć. Jakiś czas nie było odcinków z tego druida, troszeczkę jakichś tam informacji się nazbierało, także zaraz powolutku do wszystkiego przejdziemy. Na wstępie tak, dzisiaj mamy czwartek i wy to pewnie też dostaniecie w czwartek, ja to nagrałem w czwartek, film leci w czwartek, wiadomo. No i są eventy, już w tym momencie są eventy. Tutaj oczywiście na mapce miasta mamy tą tubę, która nazywa się Jedność. No i właśnie, mamy tą promocję na grzybki, o której wspomniałem. Mamy sterylne sedesy, mamy pupile, mamy twierdzę, mamy wiedźmę, która niestety na EU15 nie obowiązuje, bo nie ma jeszcze wszystkich czarów. No i mamy kocioł w kuźni, także takie eventy są. Fajnie jest je oczywiście jak najlepiej wykorzystać. Najfajniejsze myślę, że dla mnie są tutaj pupilki. Ewentualnie może jeszcze ta twierdza, no bo twierdza też wiadomo, sporo tych surek nam wpadnie. Tu w ogóle muszę porobić sobie ataczki. Natomiast, no wiadomo, pupilki, bardzo fajny boost na start serwera, żeby te pupile w miarę szybko skończyć. Tutaj już robię ataki takie pierwsze lepsze. Oj, tutaj misklik, zagadałem się. Robię pierwsze lepsze, bo już tych surek, no tak na dobrą sprawę mi nie brakuje. Raz na jakiś czas mi się trafi ziomeczek, który daje 75 tysięcy drewna, 30 tysięcy kamienia, więc no na nich sobie najbardziej nabijam surki, ale do tego zaraz na spokojnie przejdziemy. Przede wszystkim to, co was pewnie interesuje, to pierwsza część tytułu tego odcinka, czyli burza piaskowa to nowy, najmocniejszy loch w grze. Dokładnie tak jest i już wam tutaj pokazuję bardzo ciekawego screena. Proszę bardzo, Nachteule. Nachteule, czyli jeden z najmocniejszych graczy na świecie, tak na dobrą sprawę, wstawił screena, że doszedł do poziomu 91. Jeżeli się nie mylę, jest to poziom 91, dokładnie. No i zobaczcie, jakie on ma statystyki. Nachteule napisał tutaj, że burza piaskowa zakończyła się dla niego na poziomie 91, dlatego że może uderzyć tylko raz tego przeciwnika. Jego pierwszy normalny hit to jest 1 416 000 000 HP, gdzie no jak widzimy na screenie, Nachteule ma o wiele mniej. Tak więc no tutaj nawet jak no ten kruk, to jest jakiś tam kruk, zada mu pierwszy zwykły cios, no to niestety go one-shotuje, no i Nachteule nic więcej w tym lożku nie zrobi. Także no, burza piaskowa nowym najsilniejszym lochem, dlatego że Nachteule na przykład pokonał wszystkie lochy, był pierwszym graczem, który pokonał wszystkie lochy, pokonał tą grotę potworów w strefie mroku, no a tutaj niestety zatrzymał się na poziomie 91. Także no, jest kolejna motywacja, można by powiedzieć, do tego, żeby sobie cisnąć. Zobaczcie, jakie on ma w ogóle tutaj statystyki. 1 230 000 siły i 1 518 000 HP, nie? Chore są te statystyki. Tak samo HP ma 6 155 000. Dajcie spokój. Chore statystyki, bardzo mocne statystyki. No i nawet najsilniejsi gracze niestety tego nowego lochu nie są w stanie jeszcze pokonać. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa, może sobie przejdziemy do topki EU15. Jak ona się w tym momencie prezentuje? Mamy aktualnie ile? No 2 tygodnie, prawie 2 tygodnie. Najwyższy level na serwerze to jest 282. W ogóle teraz są itemy halloweenowe do zgarnięcia. Ja na EU15 już zgarnąłem wszystkie, ale żebyście pamiętali o tym. 282 chyba nie ma wyższego i to jest co ciekawe druid, zobaczcie.
Także tu chyba bardzo dużo grzybów musiało iść. Tu oczywiście wiadomo, no dużo itemków mi co niektórzy dają i tak dalej, no ale na ten moment ich nie zbiję. Tak czy inaczej największy level 282, jak się nie mylę. Jeżeli chodzi o topkę, no to totalna dominacja Highway to Hell. W top 20 jest no większość od nich tak naprawdę. Potem od top powiedzmy jakoś 20 do top 30 zamyka Freedom, wiadomo. No i co? I od nas tutaj też no trochę osób w top 30, w sensie inaczej, w top powiedzmy 100 troszeczkę osób od nas jest, no ale w top 30 na ten moment nie ma żadnego. Natomiast mimo wszystko jesteśmy gildią top 3. Jesteśmy gildią top 3 aktualnie, więc tak to wygląda. Tak się prezentuje topka. Gildie oczywiście robią wyprawy ciągle. Twierdzę niezbyt istotne. My cały czas jesteśmy w top 50, bo ja regularnie robię ataki. Pupilki, no to jesteśmy bardzo nisko w ogóle. Strasznie spadłem. Z tego co widzę, staram się robić oczywiście, tu w ogóle zobaczcie, 33 pupile max, my mamy 32, jeszcze może coś dzisiaj złapiemy. Staram się robić ataki od razu po północy, w sumie codziennie od razu po północy robię, żeby jeszcze ludzie nie zdążyli nakarmić tych pupili, żeby mi było łatwiej, nie? Wiadomo, dlatego już dzisiaj mam ataki porobione. No i co? I podziemia, też jesteśmy w top 10, jak widzicie, podziemia nie wyglądają wcale tak źle. My mamy 9 serce, tutaj topka ma 10, także nie ma szczerze mówiąc tragedii. Dobra, jak się, aha, i co do w ogóle najwyższego levela, to na EU15 również padły dwa rekordy. Już wam tutaj pokazuję, to są następujące rekordy. Zouzi pokonał, pobił rekord najszybciej ubitego 10 w 13 piętrze w świetle przeciwnika, jeżeli chodzi o klasę nekromanty. No i zajęło mu to zaledwie 9 dni, gdzie no tutaj poprzedni rekord należał do Stech Seidla i jemu to zajęło 10 dni. Stech Seidl gra na EU8, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Także to był pierwszy rekord, który padł. No i drugi rekord LokaX, czyli aktualnie najwyższy level na tym serwerze, również pokonał tego 10 w 13 piętrze jako druid, w sensie pobił rekord klasą druida, no i zajęło mu to 13 dni, gdzie poprzedni rekord należał do Turora i zajęło mu to 14 dni. Także no tutaj takie dwa rekordy na tym EU15 padły, więc serwer EU15 też nie jest bez rekordów. Tutaj mamy Zouziego, a w ogóle mieli naprawić chyba to, że takie dziwne levele się nie pojawiają w topce. No, chyba jednak nie naprawili w tej ostatniej aktualizacji, niestety. Tak czy inaczej, tak wygląda tutaj Zouzi. Też bardzo dużo itemków ma dla mnie, niestety go nie ubiję. W opisie w sumie nic nie ma, ma swojego Twitcha tylko. No i ten LokaX, czyli ten druid, jak widzimy, też... Ojejku, tutaj... Boże, co się dzieje? O, teraz jest okej. No i ten druid tak wygląda. To jest drugi, powiedzmy, posiadacz rekordu. EU8, EU15, EU20. No dużo osób z EU8 gra tutaj właśnie we Freedom na tym EU15, nie? Nie wiadomo jak to wygląda. Dobra, teraz przechodzimy do naszego druida i co na tym druidzie nam się tutaj pozmieniało. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o toaletę, no to mamy aurę czwartą, mamy 100 many. Oczywiście mogę już w zasadzie cokolwiek wrzucić, dzisiaj mamy sterylne sedesy, mamy coś na inteligencję dla Mariuszka, plus 4 tylko, więc rozmontujemy. Tu mamy jakiś klejnocik na siłę, to od razu też wrzucę, bo mamy jeszcze parę slotów. No i dobrze, tak wygląda kibelek. Jeżeli chodzi o arenę, to jeszcze dzisiaj nic nie robiłem. Pupilki. Pupilki, powiem wam szczerze, że sobie poubijamy, bo tak, bardzo dużo jedzonek, oczywiście wiadomo, mamy event pupili, ten event pupili będzie trwał 4 dni, więc bardzo tutaj sobie zbustujemy te pupile, no i dobrze będzie oczywiście poklikać środowiska, nie? Wiadomo, dobrze będzie te środowiska sobie ubić, może coś połapać, tu jest piątkowa noc to jutro, poniedziałkowa noc to też jeszcze nie dzisiaj, tutaj mamy bździka, którego możemy w wiosenne dni, kogutem raczej dzisiaj nikogo nie ubiję, no i tutaj tego mogę ubić, to są zimowe dni. Dobra, troszeczkę środowisk nam padło. Teraz może sobie sprawdzimy jeszcze procenty na kolejne środowiska. To jest oczywiście na SF Toolsie Pet Simulator. To jest bardzo fajne, wygodne, żeby wiedzieć, czy jest sens na coś marnować grzyby, czy też nie. No i zobaczmy, tutaj pyk, pyk. Na co jeszcze mamy fajne procenty? No na nic. Na ziemię mam 0,94, na siedmiornicę mam 0,39. Dobra, czyli póki co na nic. Czyli w sumie dzisiaj nie mogę żadnego pupila mimo wszystko złapać. Ewentualnie jutro, bo to jest, mówię, poniedziałek. Tu wiosenne dni, dobra, czyli tak to się prezentuje. Okej, lecimy dalej. Co tu się pozmieniało? Mam oczywiście EQ dawki, to już wam chyba mówiłem na ostatnim odcinku z druida, tym weekendowym. Mam już EQ dawki, na razie jest to X-Peak na 1%, czyli mam łącznie 8%. Jak już będę mógł, to sobie zamienię na 10%, no i potem będę dokładał golda. Wiadomo jak to wygląda, no ale staram się tu oczywiście, wiadomo, tryhardować. Tu premię sobie odbiorę później. Dzisiaj muszę wypić piwko, dlatego to dodatkowe z wydarzenia. Dlatego też specjalnie czekałem na czwartek i jeszcze dzisiaj będę jakieś lożki dociskał, wiadomo. No i tutaj mamy codzienne zadania, to nic ważnego. Gildyjka top 3. Aktualnie mamy po 150%, również mogę to
sobie zmienić w opisie, żeby już było z głowy. No i portalu mamy aktualnie w tym momencie 5% tutaj z gildii, więc to też przy okazji mogę zmienić. Dobrze, lecimy dalej. Co więcej, twierdza. Twierdza mi się buduje na 13, planuję ją sobie niebawem skipnąć, no i polecieć może kwatery na 11, no i potem twierdzę na 14. Wiadomo jak to wygląda. Teraz na tym evencie by było ją dobrze skipnąć, natomiast no na ten moment nie mam aż tyle grzybów. Może w przyszłości tam się ogarną grzybki, ogarnie się grzybki, że tak powiem, żeby właśnie ten jeden budyneczek sobie skipnąć. No i podziemie, serce 9, traktor 8, trener 8, wrota mi się budują na 9, no tutaj przygodomat 8, staram się, wiecie, jak mam duszę, to ulepszać te budynki, żeby nie stało nic, żeby nie po prostu coś się ulepszało, żeby ten czas się nie marnował, jak już zdobędę jakieś tam dusze i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. Czy my w ogóle mamy teraz event dusz? Chyba nie mamy niestety, no właśnie, to jest problematyczne. No i zarządca areny aktualnie wygląda tak, jak widzicie. Tutaj jeżeli chodzi o tego zarządcę, to nie dostałem chyba żadnego skipa, odkąd mam zarządcę odblokowanego, czyli bodajże od trzeciego dnia serwera, nie dostałem żadnego skipa. Ciągle same ulepy, no i jak widzicie, tych ulep już mam naprawdę sporo. Także to oczywiście też jest plus, to wiadomo, no z jednej strony nie mam jakichś tam wysokich procentów broni, run i tak dalej, no ale z drugiej strony szybciej te ulepy będę miał z głowy. No i tyle, mogę wam jeszcze pokazać tutaj portale, bo dwa portale udało mi się ubić, to specjalnie dla was zapisałem, możemy sobie obejrzeć, no i chyba lecimy w lochy. I wydaje mi się, że lecimy w lochy, no bo nie ma na co czekać tak na dobrą sprawę, tylko dzisiaj sobie coś poklikamy. No co o tym druidzie mogę powiedzieć? Dużo osób mnie pyta, ja tutaj oczywiście codziennie robię awkę dopiero po drugiej wyprawie, czyli jak już mam maksymalne procenty z gildii, ewentualnie jak tam mam jakiegoś pupila w ciągu dnia do złapania, no to wtedy wcześniej robię tą aweczkę, tylko po pupila i resztę sobie dokańczam wieczorem. Robię codzienne skany tego druida, staram się grać od linijki, itemki wszystkie do klasera jakie mogę to mam, halloweenowe od razu jak tylko 1 października się dało je zdobyć, to je zdobyłem, także no staram się tutaj grać od linijki. I miejmy nadzieję, że to zaprocentuje. I przede wszystkim grać codziennie, nie pomijać żadnych kalendarzy ani nic takiego. Tu nawet dzisiaj kalendarz to za pamięci mogę odebrać, bo i tak no twierdzę raczej nie skipnę, więc nie ma co. No i dobra, lecimy. Lecimy, moi drodzy, tutaj do symulatora lochów przede wszystkim. Robimy skana i co my możemy ubić? Mamy ten event kowala, więc też wiecie, jakieś rozmontowanka i tak dalej będą. Dobra, no właśnie, na wieżę mamy 20%. Zacznijmy sobie od wieży, może portal, może spróbuję w ogóle portal machnąć, albo nie, z portalem się wstrzymamy, na razie ubijemy te wysokie procenty. Na wieżę to jest zwiadowca, tak więc tutaj no 20%, troszkę musieliśmy poklikać, ale siedzi. Zobaczmy sobie, plus 14, spoko, to nie ma dziury, więc jak najbardziej. Lecimy dalej, mamy kolejną wieżę, mamy teraz zwiadowcę kolejnego, więc też padnie raczej szybko. Teraz mamy kolejnego wojownika, wydaje mi się, że też powinien paść w miarę szybko. No dawaj, dawaj. No, siądzie czy nie siądzie? Wojownik, szczęśliwa gęś. No proszę cię, dobra, siadło. Kolejny zwiadowca. Czy kolejny zwiadowca nam siądzie? Siądzie, pięknie. Może dobijemy dzisiaj półmetek, jeżeli chodzi o tą wieżę. Premia do punktów życia 2%, to jest fajne. Ja tu mam po 1% tylko, ale dobra, na razie nie zamieniam. Tu mamy coś do expa plus 1%. Zobaczmy, czy w ogóle pachołkom się to przyda. Temu się przyda i ma dziurę, więc spoko. No i tutaj kolejny hełmik dla Barbara. Nie przyda się rozmontowanko. Dobra, lecimy dalej. Wieżyczka, baba... O, baba Jaga to jest maguś, ale dobra, maguś nam padł bardzo szybko. I Merlin, kolejny maguś, też nam padł bardzo szybko. Świetnie. I lecimy teraz dalej. W ogóle nie wiem, czy mi tam nie poleciała broń dla magusia. Tak mi się coś, kurde, nie, myślałem, dla zwiadowcy. Tak mi coś się obiło, że tak powiem, o oczy. No ale dobra, tutaj sobie bierzemy cyk, tu od razu odzyskamy klejnocik. Tu klejnocik damy do broni, bo trochę średnich na plus dawało. No i zobaczcie, kolejny hełm dla wojownika. To jest właśnie to. Już chyba dzisiaj trzeci albo czwarty hełmik, już go wymieniłem. A to mi próbuje dalej ten hełm wcisnąć. Dobra, kolejny wojownik pokonany. No tutaj troszkę golda nam wpadnie zawsze, nie? Więc to jest oczywiście na plus. Tutaj mamy znowu pokonanego, teraz mamy zwiadowcę. No jak nie będzie nam padać, powiedzmy za jakieś, nie wiem, 20-30 grzyba, to na razie sobie tą wieżę wstrzymam się z nią. Wstrzymam się z nią po prostu. O, kolejna broń dla zwiadowcy. Jezu, a coś dla Mariuszka, dla Magusia, żebyśmy my mogli to założyć. No proszę. Ale ładnie w ogóle siada z tego, co widzę. Dobra, tutaj mamy klatę na wszystkie cechy dla Mariusza. Nie chcemy tego, bo nam się nie przyda. Tu mamy też na wszystkie cechy, nie ma rękawic, więc spoko. Tutaj Kunegunda, no to musimy rozmontować. I tutaj mamy inteligencja, a spójrzmy dla nas, jak to wygląda. Plus 18, to nie za dużo, a dla niego plus 17, no to też nie za dużo. Dobra, jest git, jest, powiedzmy, ok, lecimy dalej.
Teraz mamy kolejnego magusia. Czy ten kolejny maguś nam w miarę szybko padnie? Zobaczmy. No dawaj, dawaj, jeszcze powiedzmy tak z 20 grzybków do 680. Jak nie padnie, to próbujemy dalej. Oj, tam bardzo bliska próba, no ale niestety nie wyszło. Dobra, nie siadło, okej. Lecimy dalej, co mamy? Teraz mamy... tutaj, no to nie daje nam to za dużo exp, ale też mamy 20%, dobra, 229 level. Czy kolejny by nam padł? To jest zawsze naklejka do klasera, zawsze coś, wiecie o co chodzi. Ale tutaj widzę, że z drugim są problemy. Może teraz spróbujmy tornadko. Tornado raczej by nam poszło. Teraz jest jakiś bloczek, wojownik. Ale jak ten bloczek by nam padł, to chyba kolejni też. Może wiecie co, ja wydam tego golda, bo golda mamy naprawdę dużo. Także głupio by to trzymać w EQ i klikać te lochy. Wydamy sobie oczywiście tego goldzika. No na razie jeżeli chodzi o expa, to za dużo tu nie wbiliśmy, nie ma co się oszukiwać. Dobra, spróbujmy dobić 1700. O, w ten sposób i teraz sobie dobijemy tutaj, pyk, w ten sposób. Resztę w inteligencję, dobra, przeloguję się jeszcze na wszelki wypadek. W sumie to warte mogę ustawić, o której mi się tutaj kończy wyprawa w gildii 18. Dobra, to warte możemy sobie do 18.45 ustawić, no bo mówię, żadnego pupila nie będę łapał w ciągu dnia jednak. Także jest jak jest, dobra, to tornadko siądzie, o i od razu siadło, zobaczcie, wydałem trochę golda. Od razu nam siadło, pięknie, pyk, kolejny. No ten wojownik, mówię, to był jakiś chyba cięższy blok, ale teraz idzie w miarę z górki. Może by się udało wbić 230 level. Byłoby na pewno miło. Okej, teraz tak, to możemy rozmontować, to możemy sobie sprzedać, to możemy sprzedać i to możemy również sprzedać. Co dzisiaj w ogóle chce od nas wiedźma? Wisiorki. No to akurat wisiora żadnego z tornadka nie dostałem, jest jak jest. Kolejny wojownik, siądzie czy nie siądzie? Dawaj, dawaj. Siadło, zwiadowca raczej siądzie również, pięknie. Kolejny zwiadowca też raczej nam siądzie, pięknie. Następny zwiadowca też nam siądzie. Kurde, jaka tu seria zwiadowców. Dobra, może się uda dobić ten 230 level. Byłoby na pewno bardzo, bardzo miło, cyk. No i dobra, kolejny woj, niestety. Czy ten woj nam siądzie, czy nam nie siądzie? No dawaj, dawaj, też na niego jakieś 20 grzybków. Jak nie siądzie, to próbujemy dalej. Kurde, ciężary, powiem wam, ciężary straszne. Jeżeli chodzi o tego druida. Dobra, nie siadł, ale zaraz wam tutaj to sobie sprzedamy. To możemy w sumie sprzedać i to też sprzedamy. Natomiast na tego, na strefę mroku. To jest który? Zaraz sprawdzimy. To jest szósty. Szósty, na tego mam bardzo fajne procenty. Na niego. Spróbujmy go sobie ubić, wbijemy 230 level, dokładnie, cyk, i powiem wam jeszcze, tu coś na inteligencję, ale to nie dla nas, to dla Mariuszka, plus 17, to nie za dużo, ile nam daje expa? 1%, no ja runek nie mam za dużo przez to, że wiecie, nie mam żadnego skipa, nie, ciągle mi jakby lecą te ulepy, więc ja tutaj no staram się regularnie wszystko robić, ale no, jest ciężko przez to, że właśnie tych skipów w ogóle nie dostawałem. Teraz tak, spróbujmy portal ubić, może by nam się udało. I chyba polecimy w 13 piętro, bo w 13 piętrze mamy magusia. Na tego magusia mamy aktualnie jakieś 2%. A to nam da najwięcej expa, wiadomo. Dobra, tutaj już wam nie zapisuję, bo obejrzeliśmy sobie. Jeszcze się przeloguję, żeby ten portal na pewno załapał. Wiadomo jak to wygląda. No i co? Strefa światła, kołek Van Helsing i spróbujmy. Spróbujmy jego ubić. Tu też jakiegoś epika dostaniemy. Jakby to była broń, to w ogóle byśmy byli w siódmym niebie. W ogóle teraz by się przydał event epicki, nie? Zazwyczaj jest tak, że tydzień po starcie serwera jest event epicki. No i potem już kolejny tydzień nie ma. A jednak no, najbardziej by się właśnie przydał event epicki, to byśmy dalej tu mogli mocno pocisnąć. Ale nie można mieć wszystkiego, wiadomo jak to wygląda. Ale mamy to, kołek Van Helsing. Padł nam pięknie. O, i fajny pierścionek. Tylko musimy zamienić runki. Ale już nam dał sporo, zobaczcie. No tutaj itemy, w ogóle brońki. Brońki mi dają naprawdę dużo. Odzysk klejnotu, w sumie mogłem zostawić tam tą czapkę, co miała 2% PZ i w takiej sytuacji wrzucić 2% PZ zamiast się w coś takiego bawić. No ale mój błąd, niestety. Obejrzyjmy tą waleczkę oczywiście, bo to na pewno będzie ciekawe. Pierwszy kryt, drugi zwykły, trzeci zwykły. No tu sporo zwykłych z tego co widzę. No i tu pod koniec bardzo ładne kryty, ledwo bo ledwo, ale udało się go ubić, pięknie. Dobra, dalej, teraz tak, sprawdźmy znowu procenty, why not. Bo w sumie nie sprawdzałem, odkąd zrobiłem pierwszego skana na początku. EU15, Druid, All. Dobra, 13 piętro, na tego mamy 0,80 z tego co widzę. 0,80 to nie jest za dużo, ale na strefę mroku mamy sporo. Na tego mamy 8% w ogóle, także on pada w moment. Kolejny woj podejrzewam, że też nam pada w moment. Sprawdźmy. Może i nie? No dawaj, dawaj, proszę. Dawaj.
Nie, no nie mogę, tragedia. To są buty na wszystkie cechy, to je od razu rozmontujemy. Co tu jeszcze? No na te smoki mam dużo. Na tego mam 1,60, więc to nie jest za dużo. Dobra, no muszę tego ubijać chyba. Jak się w ogóle nazywa to? Bo ja tu mam angielskiego SF Toolsa, a żeby wam powiedzieć, o który lock mi chodzi... No na kolejnego mam 5%, no nie wytrzymam. Ten loszek, na tego mam niby tam 4%, ale no... Czy ja wiem, no to jest tylko poklaser, nie? No Nexpa nam nie daje za dużo, więc jak procenty będą już o wiele wyższe, no to wtedy ewentualnie będzie można pomyśleć. Dobra, dawaj, padnij, proszę cię. Proszę cię, pięknie, dziękuję. Ośmiornica, to jest zwiadowca, to nam powinno paść szybko. Miejmy nadzieję, że nam padnie szybko. Dawaj, dawaj. 233 level zaraz dobijemy. Oj, no bez eventu epickiego to naprawdę ciężko, ciężko to wszystko idzie. Ale no łapę wszystkie pupile, jakie tylko mogę złapać. Dobra, mamy to. Staram się wszystko robić na bieżąco. Tu mamy na inteligencję coś. To jest znowu dla Mariuszka, sprawdźmy. Bardzo fajne, więc założymy. To sobie rozmontujemy. Tu mamy znowu coś na siłę, Barbar. Plus 16, no zawsze coś, bo nie musimy nic zrobić. Rozmontowanka już wszystkie zużyte. Dobra, no i co? Spróbujmy tego kapitana korsarzy machnąć. Miejmy nadzieję, że nam się uda. On nam da 233 level. To jest zwiadowca. No powinno. Powinno siąść, że tak powiem. W miarę łatwo. Jezu, jakby z niego brońka wyleciała. To przecież ja nie wiem. Ja bym chyba skakał tutaj. skakał pod sam sufit. Czekajcie, a może też sprawdzimy procenty? Zobaczmy. No early game jest bardzo kosztowny. No przez to nawet, że już teraz każda ulepa w zarządce areny kosztuje po 200 grzybów. Ile my mamy na niego? My mamy tylko 1% na niego. Nie, przepraszam, na niego mamy 0,50, o Jezu. Dobrze, że sprawdziłem, bo bym klikał na darmo. Dobra, to wiecie co? Spróbujemy jeszcze 13 piętro ubić. Na 13 piętro mamy 1%. Tutaj no 233 level dobije na luzaku, nawet zawki, ale no spróbujmy. Spróbujmy to 13 piętro jeszcze ubić. 1% wojownik. No z wojownikami druid sobie radzi, no naprawdę kiepsko, szczerze mówiąc. Naprawdę kiepsko, więc... No po prostu spróbujmy, najzwyczajniej w świecie spróbujmy, uda się uda, może akurat będziemy mieli nutkę szczęścia. Fajnie by to był domknięty odcinek, jakby udało się ten loszek ubić, to by był w miarę fajnie domknięty odcinek, a jak się nie uda, no to trudno, jest jak jest. Natomiast no mówię, tutaj wcześniej mieliśmy maga czwartego, no magowie na tym druidzie naprawdę przyjemnie padają fajnie, no a tu z wojownikami chyba się męczę najbardziej, z wojownikami jest chyba największy problem, no i to widać, nie? To widać nawet jak na początku rushowałem pierwsze 3 dni serwera i tak dalej. Mówię, early game jest bardzo drogi, co chwilę na coś idą grzyby, nawet tutaj 200 grzyba dziennie na zarządcę areny, na to, na tamto, na sramto, no ogólnie bardzo, bardzo to wszystko ciągnie te grzyby, więc na loszki, na klikanie loszków aż tyle nie ma, nie ukrywam, ale no, próbujemy, próbujemy jak widzicie, tylko nie zawsze się to udaje. No dawaj, dawaj, proszę cię, komendant. Dawaj, no zrób taki wyjątek, wyjątek na odcineczek. Dobilibyśmy jakiś, myślę, 234 level na pewno, jak nie lepiej. Dobra, ostatnie 35 prób, 35 prób. Zostawimy sobie 100 takich grzybeczków, żeby były, wiecie, na aweczkę, na inne tam pierdółki. No ale chyba nie siądzie, wydaje mi się, że... A nie, siadł, 235 level nawet, Jezus Maria, dziękuję. Dziękuję ci, pięknie, mamy to. Komendant Koma, ubity. Kolejny to jest zwiadowca. Tutaj mamy... No w sumie spoko, to sobie go zostawię na później. Zobaczcie, ile mi w ogóle dają bronie, nie? Patrzcie, plus 30, plus 40 i to są bronie przed tym rushem levelowym. Także teraz jakby mi jakaś broń poleciała, to by w ogóle było coś pięknego. Dobra, komendant Koma, sprawdźmy. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Jezu, jak dobrze, że go ubiliśmy, jak dobrze, że się udało. Naprawdę o wiele lepszy odcinek, uważam. Nie wbiliśmy za dużo oczywiście, bo ile tam, z 7 leveli, ale no... Tu jaki kryt, 7,5 miliona, 63 tysiące HP nam zostało, Jezu jak close, Jezu jak nam się udało, dobrze. Tutaj to w ogóle tak, runki muszę zamienić przede wszystkim, więc sobie zamienimy i od razu muszę odzyskać klejnocik, cyk. I dobra, i w sumie w taki sposób możemy wymienić, żeby to już mieć z głowy i tu sobie zostawimy. Dobra, i tyle, sprawdźmy jeszcze procenty może. Natomiast wydaje mi się, że kolejnego na pewno nie ubijemy. Zresztą już nawet nie mamy grzybów na klikanie, także nie ma co, ale no, na szczęście tego komendanta udało nam się ubić. Dobrze, jeżeli chodzi 13 piętro, 0,20%. No właśnie, no słabiutkie procenty, bardzo słabiutkie procenty na ten moment, więc nie ma co. Za jakiś czas znowu sobie pewnie powbijamy jakieś levele i znowu odcineczek z tego druida nagram, ale troszeczkę... Ojejku, a co tu się stało? Morningstar opuścił gildię?
Dlaczego? Ojojoj, niedobrze. Aha, no to nieźle. Dobra, nieważne. Napisał mi, no ciekawa, był oficerem w ogóle, co ciekawe. Był oficerem i napisał mi, że parę osób za wolno robi progres i jednak zmienia gildię Morningstar. Akurat na odcinku coś takiego. O, poszedł do Freedom. No ale on też, no, levelowo to nie jest jakiś, wiecie, wybitny, nie? Biorąc pod uwagę, że mamy graczy, którzy mają, o, 250 levele, 260. No nieważne, no nieważne. Trudno, zdarza się. To od razu sobie zaprosimy kolejną osobę. 200 level. Sorry, że to robię na odcinku, ale wiecie, no gildia też jest ważna, żeby tu nie tracić na procentach. Wbijaj, bo zwolniło się miejsce. I dodaj mnie na Discordzie, abym mógł cię dodać na DC gildyjnego. Neutral. Pozdrawiam. Dobra, gicior, okej, okay. Mamy akurat jedną osobę chętną, dobrze, nieważne, no taki nieprzyjemne zakończenie odcinka, nieprzyjemne zakończenie odcinka, bo jedna z mocniejszych osób nam uciekła z gildii, ale tak to właśnie jest, tak to właśnie jest, jak sami widzicie, chociaż poczekajcie, bo tak może skoro to się wydarzyło na odcinku, to sprawdźmy sobie tutaj gildię Freedom. Gildia Freedom oczywiście średni level 241, gdzie my mamy 204, więc no tutaj zdecydowana przewaga, aczkolwiek, gdy sobie wejdziemy na sam dół, no są mocniejsze levele, ale no nie wiem, 535 rycerzy, my mamy 486. No nie wiem, nie wiem. Dla mnie to taka kiepska wymówka, zwłaszcza, że jest to Polak, ale trudno, zdarza się, jest jak jest. Nieistotne, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz to jest jeden numerek w giveawayu. No i trzeba subskrybować kanał, żeby brać udział w tej aktywności i móc wygrać, także to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że od wczoraj do niedzieli trwa promocja na grzyby 20%, więc jeżeli planujecie się zaopatrzyć, to wbijajcie na stronę home.syfygame.net i kupujcie z kodem twórcy Neutral oczywiście, wiadomo, zachęcam serdecznie i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie tego kodu twórcy. No i co? I chyba tyle. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się i cześć!